Bo Skłębo widziałem, to tam było gdzieś w knajpie, nie? Chyba. No. I też widziałem. Tak, no to właśnie taki mikrofonik mam z Sennheisera, tylko on jeszcze, kurna, jest niedopracowany. Następny model już myślę, że będzie dobry, a on na przykład wyłącza się po pół godziny, co jest tak wkurwiające, bo ja muszę po pół godziny patrzeć i sprawdzać. Już miałem, że pokazywałem przez to jakieś rozmowy. No i właśnie, taki kurna, nie jest to. Ja GoPro kręcimy w Wołgę i GoPro jako kamera do sportów ekstremalnych ma to do siebie, że się kurwa przegrzewa na potrzebie, rozumiesz? I się wyłącza i z Wronem, siatkarzem, gadałem chyba z godzinę. No. I też się tak wkurbiłem w rozmowę, że zapomniałem o tych kamerach i patrzę i wiesz, żadna nie kręci z trzech, nie? Jak i nie wiem od kiedy. I mam, Andrzej, masz jeszcze dużo czasu. Ja miałem kiedyś taki ten wywiad ze mną, kiedy ktoś kręcił godzinę i mówi, kurwa, wiesz co, nic nie nakręciliśmy, bo nie włączyliśmy kamery. A ja byłem wtedy w takim doskonałym humorze, że mówię, nie ma problemu, ja powtórzę jeszcze raz wszystko. Dawaj, no nie? I oni włączyli, ja dokładnie wszystko to samo powtórzyłem, taką samą wczówką i w ogóle ze wszystkim. Tak. Miałeś dużo energii. Miałem dużo energii wtedy. Już teraz nie mam tyle energii. No, wiesz, wszystko jest do czasu, nie? Ale mówisz, co, że taki problem, to dziwne z tym GoPro. Myślałem, że to kurde... No ja też się zdziwiłem, że jakby takie kamery... Może ona jest po prostu do sportów zimowych tylko. Na to wygląda. Najlepiej jest tak naprawdę, jak chcesz mieć super jakość, to jednak lustrzankę mieć przyklejoną na taki wielki, wiesz. Ja pierdolę, ale już widziałem te wywiady jakieś z Onetu, to oni tam, kurde, tylko brakuje, żeby jeszcze statek kosmiczny tam włożyli. No wiem, siedzi, kawę ma normalnie, tak. Kurde, cały bar, wszystko tam jest. Tylko wiesz, tam nie mogą sobie pozwolić na takie rzeczy, nie? Że zrobią tyle, nie nagrało się, nie? Tylko będzie, no. Gość zrobi, przepraszam, i kurwa wyjdzie i pójdzie, nie? Proszę pana, proszę iść umrzeć w takim razie, skoro pan nie wykonał swojej pracy. Czyli pan mnie nie szanuje. Do widzenia panu. A właśnie pomyślałem sobie takie coś, bo ja widziałem jakiś z tobą wywiad i ty opowiadałeś taką historię, że jakaś babka w telewizji to mówi do ciebie, że ach, teraz to przed taką publiką, jak ty wystąpisz, to ja pierdolę. To była na Fryderykach, to było na próbie Fryderyków. Magda Mołek, pozdrawiam serdecznie, nie mam nic do tej pani, absolutnie. Nie, ale śmieszne to było, jakby brak świadomości takich ludzi z mainstreamu stricte już, że jakby my gramy już areny, a tam było, nie wiem, 4-5 tysięcy osób i ona... Chyba za 4. Ona podniecona cała. I ona mówiła, to ciekawe, jak ty sobie tutaj po tych piwnicach dasz radę, Rafał. Ale wiesz co, bo ja ci powiem tak, mi się wydaje, że ci ludzie żyją dalej jakąś, cholera jasna, przeszłością. W ogóle mi się wydaje, że dalej ta telewizja to jest nie wiadomo co, bo wiesz co, wśród moich znajomych ja nie wiem w ogóle, kto ma telewizję. Kto ogląda jeszcze? Tak, kto ma? Mają ludzie telewizor, ale nie mają YouTube'a. I nie mają telewizji. Ja nie płacę za telewizję i nie mam żadnego pakietu telewizyjnego, bo tego w ogóle nie oglądam. I co, tacy ludzie w tych klimatach, tacy są trochę naburmuszeni, cały czas myślą, że oni są w jakimś nie wiadomo gdzie i nie wiadomo co? Wiesz co, ja nie wiem, jakby mam za sobą próby dogadania się z jedną z takich topowych stacji telewizyjnych w Polsce, jeżeli chodzi o mój program. Odnośnie tego, co mówisz, nakręciliśmy pilota, ten pilot się niby podobał, ale w końcu się to rozeszło po kościach, bo jakaś tam jest, wiesz, góra 4-5-osobowa, która też ma swoje lata pewnie, tak patrząc zupełnie życiowo, że to nie są młodzi ludzie i mają zupełnie inne czucie kontentu niż my już, nie? Jakby im się nie mieści w głowie na przykład, że możesz wyjąć telefon, przypiąć go na szybę i przy okazji, że ja tu jestem, pogadać, wrzucić i to będzie miało na przykład, nie wiem, ileś tam odsłon, nie? No nie wiem, może mieć, a ostatnio mi spadły zasięgi, bo trochę olałem cały ten kanał, więc... Na deptak parę osób, to rozchuszczamy ci ten kanał, jak wiedziesz, jak na Mąciaku ludzi. Ale puentując, nie? Jakby świadomość, czucie rynku, kontentu i tak dalej i program robię na platformę internetową i program się tak czy inaczej ukaże cały sezon, tylko nie w telewizji znowu, tylko na platformie internetowej. Bo wiesz co, kiedyś gościu jakiś mi powiedział coś takiego, jakiś miał product placement załatwić do jakiegoś teledysku czy coś i on mówi, ile ja chcę pieniędzy, ja tam nie pamiętam, rzuciłem mu jakąś kwotę
I to był facet, który miał właśnie konekcję w telewizji, tam jego żona była z telewizora i tak dalej. I on mówi, no chyba żartujesz, to więcej niż gwiazda TVN-u. Ja mówię, ale jaka gwiazda? On, no jakaś tam pogodynka, prezenterka, ktoś. Ja mówię, ty, ja ci mówię o kolesiu, co życia ludzkie zmienia, do którego ludzie dzwonią jak umierają, żeby im do szpitala przyszedł i ich pożegnał. A ty mi mówisz o kimś, kto czyta, jaka pogoda jest? Co ty, kurde, po prostu zwariowałeś? Ty widziałeś, jakie liczby my wykręcamy, jakie wy? Bo w ogóle o czym ty mówisz do mnie? Kogo ty porównujesz do kogo w ogóle, no nie? I on był cały, wiesz, zdziwiony. Tak, że jak to? No, kurczę. Myślałem, że ci rzuci 800 i będziesz butelkę pewnie jakiegoś alkoholu trzymał cały czas przed kamerą na teledysku. No to jest tak jak mówisz, no nie mają świadomości, każdy żyje w jakimś tam swoim świecie i... No ale wiesz, coś o tym innym świecie też zbieramy jakieś wiadomości. Ja i też wypadałoby wiedzieć, jak się coś jest. Takiego tam podstawowego, wiesz, a jest taki tam przycisk w telefonie i tam jest taki kanał YouTube, a tam jest pokazane od razu, ile kto czego obejrzał i tak. Jeszcze możesz przeczytać, co na ten temat sądzi. Tak. U was takich danych statystycznych aż dokładnie nie ma. No ale to jest, zobacz, na zachód, no, youtuberzy na zachodzie, ci topowi są multimilionerami, Joe Rogan bierze, wiesz, 100 milionów złotych za przejście do Spotify'a, no to się dzieje, nie, cały czas. Czytałem ten, jakiś właśnie takie zestawienie, jak ile zarabiają, czy tak wychodziło, że ci topowi po 30 baniek rocznie. Nie znam tych liczb, ale jestem w stanie uwierzyć w to bez problemu. Nieźle. Oczywiście euro, nie złotówek. Mhm. Czyli kurna razy 4 nawet ponad. Kurde, no. Sympatycznie, no. 120 baniek rocznie. Mam taki rok, jeden pociągnął z sklepu, to wszystko natychmiast. Dziękuję, do widzenia. A tak nie, bez wydaje. Żadnego, bez żadnego dziękuję, bez żadnego do widzenia. Wiesz, czego nienawidzę? Nienawidzę gwiazd, które ogłaszają odejście. Aha, że będę kończył? Tak, kończę karierę. I teraz to się cierpcie. Tak, i on, ja już widzę, jak on siedzi przed tym telewizorem i tam kurwa czyta. Nie, nie, nie rób tego. Jeszcze wróć, coś tam. Nie wiem, moje Boże, tak wszyscy proszą, ale ja już naprawdę chcę to z tym skończyć. Weź skończ, po prostu przestań wydawać kolejne płyty. Niech nie będzie następnego programu czy czegoś i tyle, no i do widzenia, a nie siedzisz i tam kurwa. Ale zauważ, że bardzo szybko są potem powroty wielkie, o które też są nagłośnione. Nie? Tak. Że miał nie wracać, ale pewnie się kwit skończył, jest jednak z jeszcze jedną trasą, wrócimy, bo no. Kiedyś taki raper Papus miał takie zajebiste wejście, że czy jeżeli nazwę moją płytę dziwnym tytułem, a wtedy wydał nas płytę, która się nazywa Nyga, albo odejdę i wrócę, i tam ileś takich podał przykładów, które się wydarzyły w chopie, to będziecie mnie kochali. Nie. Czy jeżeli kurna napierdalam muzykę po prostu non-stop, to powiecie, że kochacie, czy pieprzycie Papusa. A to był taki gościu, co wydawał 5 czy 10 mixtape'ów rocznie. A to każda płyta była jak pełnoprawny mixtape. Nie? Jest, jak pełnoprawna to bardzo, płyta. Bardzo duża praca. On był cholernie kurna płodny i stało się z nim wielkie nic. Nie mogę tego zrozumieć. Miał facet ten, miał gościnki ze wszystkimi raperami z całych Stanów. Od południa po prostu wszystko i wszyscy czekali na jego płytę i on wydał tą płytę i nagle ta płyta się okazała... Taka sobie? Nie, po prostu dobra, ale jak wszystkie jego mixtape'y, które były dobre, ale niczym... Był kolejny z mixtape'ów, który był po prostu cholernie dobry, no nie? Ale w ogóle to nie wybuchło i nie wiem, czemu cała jego kariera padła. On teraz, kurde, wydaje na przykład numery i ma obejrzeń 5000. O jest. Nadmuchał, wiesz, jakiś gigantyczny balon i on po prostu zeszło z niego powietrza. No właśnie, nawet nie jestem w stanie do końca powiedzieć, gdzie jest błąd w tej karierze. Aha. Może on się załamał po tej jednej płycie? Wiesz, jak on, tak jak mówisz,
bardzo prosił o jakby wypowiedzenie się ludzi na swój temat, czy będziecie mnie kochali, czy nie będziecie mnie kochali, jak coś zrobię, czy nie zrobię, więc pewnie miał taką potrzebę bycia w centrum uwagi i jak się okazało, że coś jest nie tak, to się chłop załamał i poszedł w jakieś dragi albo w wódę i... Nie, kurde, chyba tak nie, no nie wiem, słuchaj, to jest gość, to są Stany, ten gościu dalej zarobił przeokrutną kapustę, jestem pewien, że on już był milionerem i tak dalej. No ale wiesz, możesz być milionerem, a jednak w głowie nie jesteś spełniony i masz takiego doła, że robisz dobra. Znikamy. Albo... No może, w tym czasie zmienił się już totalnie trend w muzyce i nagle jego muzyka stała się po prostu oldschoolem. Dzisiaj jak ja to puszczę jego kawałki jakimś młodym osobom, to one powiedzą prawdopodobnie, że mi jakiś starego dziada puszczasz, no nie? Ale to było, to się stało dosłownie w przeciągu, nie wiem, 5-10 lat. Wiesz, słuchaj, niektórzy mają, wiesz, jeden strzał, nie? Jeden hit jest po temacie. 5-10 lat to też był długo. No. On był 5-10 lat, z 10 i on, kurde, miał tych hitów nieskończoną ilość. On miał niesamowite kawałki. To był strasznie dobry tekstowo raper. Miał świetne teksty, świetne puenty i no w ogóle bardzo lubiłem jego muzykę. Czasem sobie do niej wracam, ale nie można powiedzieć, że jakoś nagle stanęło to. Nie wiedzieć czemu. I ty chyba jako właściciel nie, wytwórni powinieneś wiedzieć, nie? Rozkminić. I może dlatego cię tak gryzie, że nie wiesz, co tam się wydarzyło. Wiesz co, ja już nie jestem właścicielem wytwórni. No ja wiem, ale byłeś, nie? Byłem, ale na szczęście już nie jestem. A czemu na szczęście? Bo nienawidzę raperów. Rozumiem, robimy teraz pod trailer, wrzucamy piłki, żeby było. Bo nie, słuchaj, raperzy to są świetni ludzie, jeśli chodzi o... o zabawę, o nagrywanie piosenek, chociaż niektórzy nawet w tym nie są świetni. Miałem też przypadki, gdzie raper nie chciał nagrywać piosenek. No ale ta cała wieczna walka z ego i tak dalej, to już nie dla mnie. Aha. I ten... No. Czyli innymi słowy gwiazdorzą, sugerujesz, że gwiazdorzą. Też są z nimi różne problemy. No, i współpraca jest ciężka. Tak, od wiesz, używek po prostu byle jakość i tak dalej, i tak dalej. Kłótliwość w przypadku, w którym się nie ma o co kłócić, a olewanie totalnie ważnych tematów, gdy można by było ich, wiesz, trochę zwrócić na nie bardziej uwagę. No, nie? Czyli jesteś na emeryturze, jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o to, tak, a tak w ogóle to byłbym na emeryturze, gdyby nie ten cały COVID, kurna, ale COVID mi pokręcił strasznie różne rzeczy i ja jestem na przykład osobiście bardzo stratny na tym wydarzeniu. Myślę, że większość jest stratna. No, oczywiście są ludzie, którzy zarobili na tym i zarabiają nadal. No, zarabiają. W internecie i tak dalej, ale i różnego rodzaju platformy, ale no niestety wszyscy dostaliśmy po kieszeni mocno. Są branże, które mają się dobrze, jak na przykład jakiś kurde ten... nie wiem, chyba medyczna branża ma się całkiem nieźle. Wiesz, ja 3 miesiące przed otworzyłem knajpę, nie? To też... Naprawdę? No. Jaką? Komediowo. O, ale co, przeżyliście ten... No przeżyliśmy, to jest nadal, ale wiesz, otwierasz knajpę, ładujesz w tą kupę siana z nadzieją, no, że się w ciągu kilku tam lat zwróci i po 3 miesiącach jest, zamykamy wszystko, nie? Ja pierdolę. I masz zatrudnionych, wiesz, 40 osób i musisz coś z nimi zrobić, nie? A wyście aż tyle ludzi zatrudnili? No, mamy tak po 40 osób. Co ty mówisz? No bo... Duża knajpa. No, dosyć spora. I co, w Łodzi to jest? Tak, na Piotrkowskiej. Jak sobie reklamuję, zobacz od razu. No i dobrze, reklamuję. No. Wiesz co, ja miałem takie jakieś przebitki kiedyś, że czegoś nie wypada, nie coś tam, wiesz co, właśnie ja też chyba muszę tu trochę... że czegoś nie wypada, a potem usłyszałem, oglądałem taki program, jak ten... o Dr. Dre i takim jego drugim kumplu. Kurde, zawsze zapominam, jak on się nazywa, to w sumie bardzo ważna postać. O tym, co jak zrobili te słuchawki Dre by Beats. No, no, no. A ja się nie podpowiem, bo ja tak nie znam branży, ale wiem, że miał jakiegoś tam... No ma bardzo znanego kolesia, który się zajmował też muzyką i miksem i masteringiem muzyki i w ogóle wylansował w życiu ileś gwiazd.
I tam padło takie zdanie, że jak do tego gościa przyszedłeś do biura, a byłeś jakąś gwiazdą, to nie było szans, żebyś nie wyszedł ze zdjęciem na Instagrama z jego sławkami. Okay. I że on każdemu to wpierdala na kamerę, nawet jak kurwa nie chcieli, to i tak nie pierdol, załóż to, dawaj jedno zdjęcie. Król marketingu. Tak, i ja mówię wtedy, kurna, no i co? No i on jest miliarderem, a ja się tu będę zastanawiał na czymś. No tak. Dzisiaj nie ma, ale później wysyłam ci paczkę od 100%, będę dzwonił. Dobra, kurwa, weź coś, wrzuć coś, kurwa, przecież gadaliśmy, no. No, mam na wygrane, no, 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 na każdy może jak może, niektórym to przeszkadza, a niektórym nie. I wiesz, jak ktoś ma możliwość, no to próbuje zarabiać, nie? Wiesz co, czasami się mówi, moja mama tak mówi, że mówi się, że do interesów to trzeba być inteligentnym i tak dalej, a czasami właśnie nie trzeba być, można być zwykłym chamem i durniem i dobrze się robi wtedy interesy, bo ty nie myślisz nad całą masą pierdół, nad który inteligentny... Tylko idziesz po prostu jak czołg. Tak. Tak. To co trzeba zrobić? Założyć na znanego gościa. Który tu jest znanym? O! Tam jest znany. Dawaj go, kurwa! Załóż to! Nie? Co za frajer. Dobra, następny. No dokładnie. I on tak... Zero-jedynkowo. 10, patrz! Założył. No i dobrze, ale frajer. No dokładnie. I często tak jest, że ludzie gadają z kimś, wiesz, kto osiągnął gigantyczny finansowy sukces. Okazuje się, że wiesz, nie potrafi do końca złożyć zdania i potem jest, kurwa, jak ten gość doszedł do takich pieniędzy, nie? A właśnie dlatego, że bardzo często tak jest, że ludzie patrzą, wiesz, i... Robi swoje i się nie pierdoli. I ma takie, jak jebnie, to jebnie, trudno to co, no. Tak. I on jak strzał z tego, z tej takiej flinty, w końcu jakiegoś ptaka trafi. Dokładnie. I leci kupa kul, kogoś musi zahaczyć. Statystyka zawsze, wiesz, ja byłem przedstawicielem handlowym długo i mnie mój przełożony kiedyś uczył, że statystyka musi zadziałać w końcu, wiesz, jak zrobisz 14 spotkań dziennie, to w końcu będziesz miał złoty strzał prędzej czy później, nie? Tak. Zrobić 14 chujowych jest zrobić lepiej 14 chujowych niż, wiesz, 3 niż wspaniałe, albo 3 przemyślone i wspaniałe. No, statystyka jest bezlitosna. Jest, to jest takie powiedzenie, że dobrze czy poprawnie jest lepiej niż perfekcyjnie. Dokładnie. To jest bardzo ciężko, żeby zrobić perfekcyjnie. Nie? Słuchaj, a powiedz mi o tym całym wbiciu się w ten stand-up, bo to jest jakby nie było trochę świeża sprawa w Polsce. Jeszcze ja dokładnie pamiętam, jak poszedłem na pierwszy polski stand-up w Szczecinie. To może było... I Krzysiek był w kucyku. Żartuję. Wiesz co? To było 5 lat temu i tam byli trochę chłopaków ze Szczecina, trochę chyba jakaś ekipa z Warszawy przyjechała. Jak się to nazywało, pamiętasz? Liga stand-upu może? Wiesz co, wiem, że pod koniec był Lotek. Mhm. I w ogóle cały taki motyw był, że ogólnie to nie było słabe, ale to nie było też takie super, a ja stałem cały ten stand-up i z powodu mojego wielu kilogramów, które posiadam, to po prostu... Zmęczyłeś się. Zmęczyłem się i w którymś momencie mówię, dobra, idę stąd po prostu. I zaczął ten Lotek. Mówię, dobra, jeszcze grubemu dam szansę. Sam jestem gruby, to... Dawaj, niga. Tak. I on ten... No i on był śmieszny. Aha. Był śmieszny, ja się ubawiłem mocno, chociaż tutaj muszę stwierdzić jedną rzecz, że wtedy był śmieszniejszy niż teraz. Mam takie poczucie, że Lotek troszkę obniżył loty. Wiesz co, nie, kompletnie nie mnie oceniać, nie? Miał wtedy bardzo śmieszny kawał, który ja zawsze opowiadam wszystkim. Który? O tym, jak on został homoseksualistą. Jak sprawdzał, czy... Jak chciał, bo sprawdzał. Aha, i robił laski w ubranie. Tak, tak, no bardzo fajny żart. No. To było śmieszne jak cholera i mówię, o, jest przekroczenie jakichś takich... Dobrego smaku podoba barier, mi się. Barier, tak. No tak. Ty, a jak jest z tym przekraczaniem dobrego smaku? Bo masz czasami w związku z tym jakieś, nie wiem, takie problemy, że ktoś przychodzi, nie no. No i Rafał, to mam przesadził, popierdolił pana. To jest mój chleb powszedni. Ludzie często mówią, że przesadziłem, zwłaszcza ja, wiesz, ja gram też sporo firm, nie? Czyli na takich eventach, gdzie firma XY sobie zamawia pana Rafała, patrzy się na integrację czy na coś tam. Ja o 21 wieczorem wychodzę i gram dla nich tam 40 minut i wielokrotnie jest tak, że ludzie robią what? Co on zrobił? Wiesz, jest na przykład prezes fanem i on chce pana Rafała. I jest ale fajnie, dopierdolę ale, teraz. A księgowe siedzą i
co on mówi, ten człowiek, nie? Więc to się zdarza, oczywiście, ale no, wiesz, jakby ja zawsze tak mierzyłem jakby skuteczność komika frekwencją na jego występach. Jeżeli przychodzą na ciebie ludzie i ich ilość jest całkiem spora, to znaczy, że to działa, no nie? I to przekraczanie dobrego smaku jest na tyle nieszkodliwe dla twojego występu, że ludziom się to podoba. Jakby było złe, to by po prostu nie przychodzili, nie? Tak, tylko wiesz co, ja się tak zastanawiam czasami w ogóle, co to jest to całe tabu? Ono się bardzo często kręci wokół seksu, że a ten to tak zrobił, a ten to z tym czy coś, i to takie wielkie wow. A to są takie kurna rzeczy, że już mi się powoli wydaje, że w dzisiejszych czasach tabu nie ma. Nie, w ogóle nie powinno go być. Co to jest, czy tam kurna ktoś się, nie wiem, tak rucha, czy się, nie wiem, pośliznął na czymś i... No, wiesz, w dzisiejszych czasach zgodzę się z tobą, że już jest na przykład to, na czym, bo ludzie czasami nam też cisną, że kabarety kiedyś na przykład, bo też mówią o stand-uperach, że kabareciarze jesteśmy. To miały klasę. Że kabarety miały klasę, dobry smak, dzisiejsze kabarety, a stand-up to już w ogóle to jest jakieś, wiesz, dno i kilo mułu, bo mówią o seksie na scenie. Mieli wtedy panowie z kabaretów, które oczywiście tego nie neguję, były genialne, cenzurę i oni musieli słowem grać w ten sposób, żeby to przechodziło przez tą cenzurę i publiczność ich za to kochała, więc też jakby dawali rozrywkę na miarę swoich czasów i my jako stand-uperzy wydaje mi się, że też dajemy rozrywkę na miarę swoich czasów. W Polsce tego nie było. Nie było, zauważ, że na kabaret możesz iść z 5-letnim dzieckiem, nie? No, może iść całą rodziną, możesz iść z dzieciakiem, amfiteatr, kiełbasa, migające rogi i mogą być całe rodziny. I nie było rozrywki na żywo tak naprawdę, oprócz jakichś tam spektakli w teatrach, dla dorosłego odbiorcy. Mhm. Takiej, wiesz, plus 18, nie? No tak. I nagle pojawia się stand-up, gdzie nie możesz przyjść z dzieckiem, musisz mieć 18 lat i to jest tylko, wiesz, dla dorosłych. Taka rozrywka. Wypełniliśmy jakąś lukę na rynku, która była i dlatego ten sukces, który jest według mnie dosyć spory. No, zapełniamy duże sale. Jesteś pieprzonym milionerem? Pieprzonym? Tak. Pierdolonym, by powiedział. Fakie nawet. Miliona? Pierdolony bogacz z kamienicy jebany się wyczołgał i teraz kurwa będzie podrzynał w Lambo, kurwa. I kurwa Żydzi na lampę za 5 koła. Tak. Jakby to było nie wiadomo dokładnie. Co. Tak, jasne. On nie ma na lampę za 5 koła, kurwa. Wiesz, no. Ale nie myślisz, bo ten żart, ja się zastanawiałem nad nim z kumplami i tak sobie pomyśleliśmy właśnie dokładnie tak, co kurwa mi pierdolił jakieś lampie za 5 koła. Już, kurwa, ile? Minęło 8 minut, 10, to już zarobił chyba na to, kurwa. Mnożysz, robisz tak, jak ludzie robią. Przychodzą i robią, ty, tu jest 5000 osób razy bilet, to tyle Rafał dzisiaj zarobi, wiesz. Nie, ja wiem jeszcze, że jest coś takiego koszty. Zwłaszcza imprez masowych, wiesz, jak przekraczasz 1000 osób na sali, to wiesz, z czym to się wiąże, nie? Bo już nie mówię o obiekcie. Ale wiesz co, wszyscy pomyśleliśmy z kolegami, na którym byliśmy na show Rafała, które było świetne i je bardzo polecam. I pomyśleliśmy z paroma kolegami, dosłownie mieliśmy to samo przemyślenie, że mi się ciebie aż żal zrobiło na chwilę. To znaczy, no żal w takim sensie, że ty wykonujesz potwornie ciężką robotę. No nie jest lekko, zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdzie 2 razy musiałem to zagrać. No słuchaj, myśmy byli tacy pełni podziwu, ja wszystkim powiedziałem, a wiecie, że on przed chwilą jeszcze jedno takie show pierdolnął. To też panowie z pogotowia przyszli, gdzieś byli, kawę robili i ja przyszedłem po kawę, mówiłem, muszę wypić kawę i on mówi, panie Rafale, jestem pełen podziwu, prawie 2 godziny na takim tempie. Czy chce pan jakąś wlew witaminowy, jakieś kroplówki? Ja mówię, za godzinę gram drugi, nie? I oni, to jest kurwa nieprawdopodobne, nie? No. I wiesz, patrzy mi tak w oczy, że ja nie jestem nafurany czymś, nie? No. I wiesz, lekarz się zna i robi, jeszcze potwierdził sobie w głowie, nie? Tak, i potwierdził sobie w głowie, ten gość jest kurwa czyściutki, nie? Ma takie... Nie wiem, kurwa. Jakiś nowy drag dobry wszedł. Wiesz co, jest, no też może dlatego ludzie też lubią akurat mój stand-up w takiej ilości, bo no, ta energia i ciężko jest chłopakom na przykład, wiesz, dogonić, nie? Na przykład jak graliśmy takie gry, jakieś koncerty, gdzie nas występowało kilku na jednej scenie, 3, 4, 8, no to ja zawsze grałem ostatni, bo jak wejdziesz z taką energią na scenę i z takim karabinem i gęstością puent, to potem chłopaki nie za bardzo zawsze chcieli grać już po, bo było, no kurwa, jak mam grać po czymś takim, nie? Zjebałeś mi wszystko. Tak, tak?
No nie wiem, tak mówię, że... A, myślałem, ja że teraz będzie chciałeś pociągnąć nie, wywiad w tamtą stronę. Ja się wcieliłem w nich. Wiesz, widz dostaje karabinem i nagle ktoś wchodzi, kto chce trochę pauzą zagrać, wiesz, i ludzie mają od razu poczucie, że nudno się zrobiło, nie? Więc... Wiesz co, to ja tak mam takie poczucie czasami, jak ktoś sobie zaprasza na zwrotkę Eminema, który w mojej opinii jest przeokrutnym raperem po prostu. Właściwie ja uważam, że lepiej się nie da. I na przykład jest taki raper Tech Nine, który jego cała stylowa i wszystko polega na tym, że on rapuje super skomplikowanie, szybko, przyspiesza, zwalnia, tam zabawy rytmem są po prostu nieprawdopodobne. Wcisnąłem kolanem i nagle tak, jest... się zaczął rozkładać fotel. Aha, a to tu wcisnąłem. Jest beznadziejne. Musisz coś dobra, spoko. Ustawienie tak zrobiłeś, że po prostu dziewczyny się same rozkładają tutaj, tak? Myślę, że coś w kierownicy wcisnąłeś. Dobra. No i on zaprosił sobie tego Eminema na track, co z tego co słyszałem gdzieś tam, to nie wiem, rok mu to zajęło czy coś takiego. No i po prostu nagle się okazuje, że on nie rapuje skomplikowanie, bo Eminem rozpierdolił mu cały ten track. I ja tak sobie pomyślałem wtedy, mówię, kurna, po co sobie zapraszać kogoś takiego, tylko ci jebie piosenkę całą. Ale na przykład sława nie idzie zawsze w parze z tym, z byciem zajebistym. Ja się nazywa ten taki z Jumanji komik. Robin Williams. Czarny? Robin Williams to był wcześniej, a teraz jest nowy Jumanji. Kevin Hart? Tak. Kurde, ja uważam, że nie, że jest słaby czy coś, ale że jest średni. Wiesz co, no to jest trochę tak, jak mówiłeś o Lotku, co też się do końca z tym nie zgodzę, że jest mniej śmieszny, nie? Jakby jeden artysta też może mieć, myślę, różne programy. Jeden do ciebie trafił, ten żart z kutasami, albo akurat ten, wiesz, zobacz też, jak dałeś mu szansę też, nie? Co wtedy mówisz, że jest gruby. Jak podsłuje, wiesz, jakby trafił do ciebie wtedy tym strzałem. No to było śmieszne po prostu. A ty teraz mówisz, że jest trochę gorzej. I tak samo też z Kevinem Hartem. Może trochę nie odpowiada na twoje pytanie, ale... Mi jest trochę ciężko się wypowiadać na temat, czy ktoś jest zabawny, czy nie. Dla mnie ktoś może być wykurwiście zabawny, a dla ciebie powiesz, ten gość do mnie nie trafia, nie? Wiesz, jak ja uważam na ten temat, że ja mam najlepsze poczucie humoru na świecie i że wszystko, co ja uważam, że jest wykurwiaste, to takie jest. A jak tak uważam to za beznadziejne, to jest to beznadziejne. Okay, i pierdolę jakikolwiek obiektywizm w tym temacie. Jest to zdrowe w pewnym sensie, nie? No bo tak. To jest twoje zdanie. Tak. I dlaczego ja mam uważać, że coś jest super, bo wszyscy tak uważają. No, czyli nie poddajesz się modzie też. Nie, w takim, czasami jakieś tam się może poddam, ale takiej nie, no po prostu jak mi się coś nie podoba. No ci się nie podoba. No, bo Dave Chappelle miał taki żart, że poszedł na show ze swoim synem, właśnie Kevina Harta. No i tam opowiada, co się działo, jak to jego syn cały był zachwycony, a ja sobie mówię, kurwa, że Dave Chappelle to jest dla mnie dwa poziomy wyżej co najmniej niż Kevin Hart. To jest dopiero śmieszny koleś. No jest bardzo śmieszny. I ten gościu, ten, jego własny syn, ale ja rozumiem, że syn może nie będzie słuchał, wiesz, muzyki ojca, gdyby on robił muzykę, więc jego żartów nie będzie słuchał mojej na cały czas w domu. Ale ten jego mały smarkacz wolał Kevina Harta niż własnego ojca jako komika. No wiesz, pamiętaj, że to też jest komedia i to jest na pewno napisany żart, przeredagowany i na pewno, wiesz, był wyjęty jakoś z kontekstu, nie jakąś całość tworzył, nie? Ten akurat strzał. No tak, tak, no wiadomo. Ale no... bo zacząłeś, że co, że nie idzie z ta zajebistość ze sobą w parze, że Kevin Hart jest bardzo sławny, ale jednak nie jest zajebisty w ocenie. Tak, a ja uważam, że jego zasługą jest prosta rzecz, on jest po prostu zajebiście pracowity. Oglądałem kawałek jego programu dokumentalnego, który mnie znudził maksymalnie. Ja też i wyłączyłem, tak. Zanim się skończył. Tak. Ale to już nie wina Harta, tylko jakby reżysera, nie? Tego programu. Może, ale ogólnie ten program był dosyć nudny. Tak, tak. I właśnie tak sobie pomyślałem, no ale zaraz, kurna, ten Kevin napierdala na tą siłownię, kurna, śpi po tam parę godzin. Kurna. Ale wiesz, jaki tam był też, zauważ, był w jednym dokumencie, był taki wałek zrobiony, że dokument się zaczyna, że on jest o 5 rano na treningu, no. I zaczyna takimi słowami, jeszcze nikt nawet o tym nie myśli, a ty już jesteś po treningu, wiesz. A potem w drugiej części trener na niego czekał o 11, bo on się spóźnia 2 godziny. Wiesz, no tam było jakieś zderzenie
i dwie prawdy w jednym filmie, nie? O tym gościu. Ale wyglądał mi tak na pracowitego. Oczywiście, to absolutnie nie podlega żadnej wątpliwości. No ja też uważam się, że nie jestem człowiekiem, który jest najlepszy i dlatego kurwa gram na arenach, tylko jest gigantyczna praca za tym, co sam stwierdziłeś. Ty, no właśnie, bo ja tak sobie pomyślałem, jak ty tam opowiadałeś, że tak, tych firmówek masz całą masę, że ty ileś dni pod rząd jesteś cały czas w trasie, potem zasuwanie czasami po w nocy, wracanie do domu, no teraz autostrady mamy lepsze, to już nie aż taka straszna rzecz, ale mimo wszystko, no i tak wszystko to sobie zebrałem do kupy, jeszcze właśnie te dwa show obok siebie, no mówię, No jest dosyć dużo pracy. No generalnie to nie ma co ukrywać. Mam już przypiętą etykietę pracoholika wśród kolegów również i w rodzinie i wśród moich znajomych. I no lubię pracować i pracuję praktycznie cały czas. A masz takie poczucie, że to jest teraz twój moment i że po prostu trzeba na... Sorry za brzydkie słowa, ale to nie użyłem tego jakoś negatywnie, że trzeba się nachapać. To już mnie trochę bawi, bo to z reguły tak wszyscy mi mówią, którzy właśnie przy okazji tej rozmowy też z tobą, dokładnie ten sposób, ale ty wiesz, że to jest 5 minut, to trzeba korzystać, kurwa, wycisnąć, jak ty trenałeś. I to 5 minut, powiem ci, że mam wrażenie, że się już ciągnie jakiś szósty rok, bo ja zapierdalam tak, wiesz... Jako człowiek, który niestety, jak twierdzą, któremu odpierdoliło na przykład od pieniędzy, ja byłem na urlopie 2 lata temu, ostatnio 5 dni w Omanie, nie? Bo, i tylko dlatego, bo mi wyjazd ze stand-upem do Stanów nie wypalił, bo wizy nie dostaliśmy. I zrobiła się luka w kalendarzu na 5 dni, pojechałem z dziewczyną do Omanu i to był mój ostatni urlop. Więc to wiesz, ten moment, o którym ty teraz mówisz, trwa już bardzo, bardzo długo tak naprawdę, ale... Ale ja wcale nie mówię, że to jest twoje 5 minut, bo to takie stwierdzenie jest takie trochę ujmujące czasami. I tak już twoja kariera trwa ładnych parę lat, więc to nie jest jeden sezon. Ale no właśnie, może dążę do takiego pytania, takie durnego, ale w sumie to jest ciekawe. No, gdzie ty siebie widzisz, nie wiem, za 10-15 lat? Posunąłem się, jakbym był na rozmowie o pracę. No, dlatego właśnie powiedziałem, że to takie wyświechtane, ale no ma to pewien sens. Oczywiście, no nie? Oczywiście. Wiesz co, ja takie mam niespełnione marzenie. Jestem z Łodzi, gdzie jest genialna szkoła filmowa. Ja uświadomiłem sobie to, że marzyłem o tym, żeby być aktorem. Jak już było trochę za późno dla mnie, bo już musiałem iść do normalnej roboty i studiowałem zaocznie, więc nie było też kompletnie czasu wtedy na nic. I było za późno i to jest takie niespełnione marzenie do tej pory, więc ja, mówiąc wprost, na wszelkie sposoby możliwe staram się też dostać do kina, nie? Okej. I pojawiają się jakieś tam propozycje, mniej lub bardziej ciekawe. Nie wiem, czy wiesz, napisałem ostatnio też podczas pandemii książkę, powieść i będzie ekranizacja tej książki, więc... Jak sobie, wiesz, postawiłem za cel, że do tego kina wejdę, to do niego wejdę jak nie drzwiami, to oknem, więc wejdę od strony scenariuszowej, a jak już jesteś scenarzystą, to też możesz trochę... Siebie obsadzić. Możesz, ale wiesz, Tarantino. Też nie chodzi, właśnie chodziłoby mi bardziej o takiego Tarantino, który gdzieś tam przemyka raz, ma epizod, niż wiesz, daje sobie sam główną rolę, nie? I kurwa, nie jestem aktorem, więc pewnie byłbym drewniany. Nie, ale te Tarantino miał fajne role, ja lubię go, jak on gra. Odpowiadając na twoje pytanie, tak jak w Stanach to ma miejsce, jest mnóstwo aktorów komediowych, którzy właśnie od stand-upu zaczynali i są w tym kinie, ale to jest takie, nie chodzi tutaj o nawet pracę w sensie zarabianie pieniędzy, tylko takie marzenie, żeby sobie zagrać. Widziałem też, że gdzieś byłeś, jak zostać gangsterem. Tak, ale to było malutkie. Ale bardzo śmieszne, no i bardzo smaczne, nie? Wiesz co, bardzo dziękuję Maćkowi, bo to Maciek Kawulski, reżyser tego filmu, bardzo fajny film. Obsadził i w ogóle fajna przygoda. No, tam się jakoś nie mogłem popisać, ale też nie wiem, czym miałbym się popisywać, bo też żaden ze mnie aktor. Ale fajnie, to by uszło naturalnie, wiesz. Wiesz co, mi się wydaje jedną rzecz, że teraz takiego użyję znowu sformułowania niewłaściwego. Tacy ludzie jak my, czyli w takim sensie, że ludzie, którzy gdzieś ileś razy byli przed kamerą, gdzieś publicznie, no wiesz, ja nie prowadziłem żadnego show godzinę czy dwie dla 20 tysięcy ludzi, ale powiedzmy, nie wiem, rapowałem jakąś piosenkę dla 5 tysięcy i jakby takie rzeczy... No, by ty zastanowiłeś. Takie rzeczy
nie robią już na mnie wrażenia, a kiedyś paradoksalnie zrobiłyby potworne, to po prostu jakby mieli grać w takich filmach typu sitcom czy coś takiego, gdzie możesz na przykład pewne rzeczy trochę przerysowywać, to nie mieliby żadnego problemu. Jak ja sobie taki oglądam sitcom przeciętny, czy to amerykański, czy jakiś inny, to ja mówię, to łatwe jest. To nie byłby problem dla mnie coś takiego, zrobić prawdziwą rolę taką, wiesz, jak super aktorzy mają monolog, 5 minut, kurna, w którym płaczą, śmieją się, nie wiadomo co, i jeszcze tak dziwnie tutaj coś drga, ale tak... I tak grają, tak, i poruszają tym mięśnie, bo uczą tak. się tego na akademii, kurwa, w Nowym Jorku. No właśnie, i on tak dobrze nim porusza. Tak. Ja kiedyś przy czymś tak próbowałem, czymś tak poruszać, to obejrzałem... Przy kokainie? Słuchaj, był ten epizod, niestety już zamknięty jest w moim życiu. Niestety. Bo ja lubię kokainę. Uważam, pan doktor powiedział, wini, już starczy, dobra? Bo padniesz. Dokładnie tak było właśnie. Myślałem się. I wtedy powiedziałem, że no dobra. Dobiorę mefedron. No właśnie, to niestety też pobudza serce mocno, więc bo to o to chodzi, że... Ja na przykład znowu wypijam 10-12 kaw dziennie. 10-12 no. kaw. Jakbyśmy no w ogóle na przy okazji mogli. To wiesz co, bo już nie chciałem 50 raz do Maka jechać. Jedziemy do Maka po kawę. Dobra, no. Bo w Maku jest całkiem dobra kawa. Chociaż zabijają tobie zwierząt, z czym co mi się nie podoba. Ale wyszliśmy z jakiegoś tematu. Przez tą kokainę twoją. Tak, no to nic, no co no. Spróbowałem kiedyś kokainę. Bardzo gorzka. I ścieka bez sensu do gardła. Słuchaj, a wiesz co, ale ja wiem, co się chciałem zapytać. Jak twoja zajawka powstawała, taka komediowa? Czy to było coś takiego, wiesz co, bo ja to sobie tak przyrównywałem do na przykład do zajawki, do rapu i w ogóle takich różnych rzeczy, które się pojawiały w moim życiu, jak kiedyś, nie wiem, deskorolka, czy no właśnie muzyka i to było takie coś, że ja pierdolę, ja się każdej rzeczy chciałem dowiedzieć, tam oglądałem, ja znałem wszystkich, kurde, wiesz, tych, co na tej desce jeździli, czy kto tam rapował i miałem zdanie na temat każdej z tych rzeczy i porozkminiane i tak dalej. I czy to było coś takiego w twoim przypadku, czy po prostu śmieszny jesteś koleś i... Wiesz, jak to było? To dobrze robić. To było tak, że śmieszny rzeczywiście, jak większość komików, którzy rzeczywiście są zabawni na scenie, tak na przykład Lotek wspomniany, prywatnie też jest bardzo, bardzo, bardzo śmiesznym typem. Przychodzi mu to tak z łatwością. Ja też tak zawsze miałem, byłem, wiesz, tym takim klaunem klasowym i najśmieszniejszym typem w szkole, w pracy i tak dalej. Mhm. I kiedyś jakąś tam dziewczynę poznałem i ona była taka przedsiębiorcza, taka wszystko trzeba przekuć, wiesz, jakiś projekt. I mówi, Rafał, ty jesteś zbyt zabawny, żeby po prostu tak przy stole ludzi bawić, trzeba ci gdzieś pokazać ludziom, nie? No i co, miała rację. I miała rację. I ja wyszedłem na jakiś tam festiwal łódzki, taki festiwal, gdzie było ze 30-40 osób na widowni. Na tak zwaną otwartą scenę i tam mógł wystąpić każdy, notabene występowali tam też ci kabareciarze, którzy w całym festiwalu brali udział. No ale występowali tam też ludzie, którzy w HBO na Stojaka na przykład wtedy występowali. To był taki stand-upowy program, jeden z pierwszych w Polsce. I ja oczywiście po trzech piwkach, no bo pierwszy rok grałem na podwójnym gazie, wyszedłem i wygrałem to z tymi zawodowcami bez tekstu. W sensie poszedłem, mówię, na freestyle. Opowiem coś, nie? I opowiedziałem na tyle dobrze, że po prostu wygrałem tą kategorię. Oni mnie zaprosili na galę rozdania nagród. Tam znowu wystąpiłem i zaczęliśmy robić scenę stand-upową w Łodzi u siebie z tam z dwoma chłopakami. I zaczęliśmy występować w pubach. Naprawdę przychodziło po 15-20 osób. Potem zaczęło przychodzić 100 osób, 200 osób. Potem zapraszaliśmy na przykład gości z Wrocławia, potem my jechaliśmy do nich, trzech gości, którzy też sobie tam robili open mic'i i tak. A później tysiaki. A potem coraz więcej, potem tamta scena się skończyła. Chłopcy troszeczkę poszli w melarz za mocno, jeden już kompletnie nie występuje, drugi coś tam jeszcze próbuje robić, ale no, umarła ta scena, a ja poszedłem po prostu na swoje, mówiąc wprost. I tak, i jeżeli chodzi o taką zajawkę, że się zachłysnąłem tym, to jeszcze jak sobie wyszedłem na tą scenę, to mówię, zobaczę jakiegoś zawodowca też w internecie. I pierwszy stand-up, który obejrzałem cały program, to był Eddie Murphy Delirious, który jest jeszcze do obejrzenia na Netflixie, też na YouTube polecam gorąco. I jak to zobaczyłem, to miałem takie, ten gość przecież gra w filmach, jak myślę, byłem przekonany, że to jest, wiesz, że to jest aktor komediowy,
I zaczynam zgłębiać temat. Okazuje się, że w wieku tam lat 20 ten gość zapełniał areny. Pieprzonych 20 lat. I poszedł, wiesz, no stand-up ma tam 70 lat, pewnie zaraz będzie miał w Stanach, nie? Coś takiego. Ale wiesz co, mam dla ciebie ten małe ostrzeżenie a propos kina. Wszyscy goście, którzy występują na tych stand-upach, a potem idą w kino, są dużo mniej śmieszni w kinie zawsze. Niż w tym. A zawsze będziesz mniej śmieszny we wszystkim, co jest poboczne, niż w stand-upie. Ludzie też nie mają jakby tego świadomości. Wiesz dlaczego? Ponieważ program, który oglądasz, przyszedłeś obejrzeć go ostatnio, jest programem napisanym i wypieszczonym. Wiesz, to jest perełka, którą pieściłeś ileś tam, powiedzmy, rok i teraz oglądasz jej najlepszą wersję, nie? Na żywo, na energii, jesteś, wiesz, jak koncert oglądasz na YouTubie, a jak oglądasz na żywo, to też jest inna energia. A jak oglądasz na przykład komika potem w show albo w filmie, na przykład w scenie, której on nawet nie napisał, a tylko gra, no to on robi wszystko, żeby było śmiesznie, ale no nie będzie tak, jak go widziałeś na stand-upie, nie? A ja mam inne wrażenie. Ja mam takie wrażenie, że po prostu te filmy są już dużym projektem komercyjnym, w które jest włożone są duże pieniądze i w związku z tym jednak dużo się tam ugrzecznia. Oczywiście, to zawsze tak jest. No nie, ale słuchaj, to już tak to nie będziemy jechali. A ja właśnie, widzisz, to może jest moja wada, ale ja jestem taką osobą, że ja lubię dużo przypraw. Ja lubię kuchnię indyjską. Tam jest tego smaku od cholery, takiego śmego. Ja nienawidzę rzeczy, które... Są nijakie. No, takie, to takie, no. No. No i właśnie dlatego ja lubię po prostu z grubej rury, ja lubię taki konkretny żart, to jest miejsce, w którym okej, jest przeklinanie i wszystko inne, no nie? Także... No jasne, ale tak jak zgodzę się też z tobą, że z jednej strony jest wiesz, ten punkt widzenia komika, który jest super na scenie stand-upowej, ale wydaje się ludziom być mniej śmiesznym jednak w jakimś projekcie pobocznym, film czy program. Natomiast to, co ty mówisz, to jest też 100% prawda. 100%! Zobacz, jaki insight zrobiłem. Dziękuję. Nie ma spraw. Więc tak, na 100%. Ludzie też bardzo często chcą stand-upera na przykład znowu na, powiedzmy, firmie czy jakimś evencie telewizyjnym i robią, panie Rafale, tylko nie tak ostro jak na YouTubie jest, dobra? Mniej i jak ja przyjeżdżałem na początku, kiedyś jeszcze się przejmowałem takimi rzeczami, robiłem, dobrze to złagodzę, i to było zaraz byle jakie, nie? A teraz spierdalaj! A teraz robię, Tomek, upewni się, że oni wiedzą, co oni zamawiają. Słuszne. I tyle. I na co przyszli. I wiesz, to już teraz są te czasy, że raczej widz ten na firmówce czeka na to, nie? Że bo wie, że od 21 jest trafik, niż to, co było kiedyś, że wiesz, ja tam stałem z mikrofonem, a oni, kurwa, z kotlety. Kto to, kurwa, jest? Nie wiem, kurwa. I jemy dalej, nie? Bo jest za darmo Micha, no. No tak. O, tutaj bohater poleciał. Ale to też żadna przesada. Jakiś czas temu tutaj taki pościg był. Straszny. I to jest Szczecin, który ja pamiętam, to mi się podoba. Ale o czym mówisz? Wiesz co, bo wczoraj przeszliśmy się też właśnie z kolegą Tomkiem, którego znasz, po Szczecinie. Deszcz był i żywej duszy po prostu. A to tak wyjątkowo, ale teraz tutaj zjechał ten Luna Park. Bo te bulwary są tutaj, nie? Zaraz. To są bulwary są z tyłu. Aha. A tu masz teraz Luna Park. Ojej. Który... Przywieziony jest z Berlina, z tego tak. Słyszałem. Tak, i jest, powiem ci tak, jak ja generalnie nienawidzę wszystkiego, co na tym jest, w sensie ja nienawidzę żadnego... Oprócz waty cukrowej. Powiedzmy, no akurat nie waty, ale powiedzmy oprócz jedzenia to masz rację, że na jakiś też mógłbym się skusić tam jakiś produkt, to nie cierpię tego wystrzeliwania w powietrze i zrzucania mnie na dół, ale uważam, że jest to strasznie wartość dodana z powodu wizualizacji. To wieczorem po prostu wygląda bardzo ładnie. Jest trochę jak w Las Vegas. Jest trochę tak, wiesz co, nawet nie wiem, czy Las Vegas, czy gdzieś w Paryżu. Raper z Kanady. Chłopcy... Źle trafiłeś, teraz kanadyjscy raperzy stary mają się najlepiej. Ale wiesz, chodzi mi o styl ubierania się, nie? Okay, chłopcy teraz, wiesz, ubierają się w rzeczy za 10 koła, nie? Za t-shirt, za piątkę i właśnie wygląda jak zdjęty z takiego gościa. Dobra. O to mi chodziło. Czaję. No teraz Kanada się przybiła, cholera jasna. Dużo tych artystów z Kanady.
Ja tak mocno nie znam, też może cię zdziwię, też bardzo tak nie znam, tak jak chłopaki na przykład znają stand-uperów z tamtego regionu. No właśnie o to miałem cię w ogóle zapytać, że jakich ty stand-uperów znasz, czy ty się tym jarasz, czy nie? Wiesz co, ja się staram, bardzo się staram nie oglądać, jak najmniej oglądać. Tak? No bo okay. Wiesz co, wiesz dlaczego? Bo jest taka zależność, że jak na przykład łapiemy się z chłopakami na tym, jak z Bęgiem, z Kacprem Rucińskim i z Lotkiem pojechaliśmy, pozdrawiam serdecznie, w trasę i jak sobie siedzisz na backstage'u i oglądasz na telewizorze po raz 8 czy 9 występ swojego kolegi, to potem możesz podświadomie zrobić przeruchy na scenie fizyczne jego. To jest jakby trochę silniejsze niż twój umysł i w ogóle konstrukcja żartu. Nie, się staram... popatrz, czyli to jest... To jest wasze flow. Po prostu jesteś, nazwijmy to flow, i zrobisz przeruch albo minę. Ja się wielokrotnie, żeśmy się na tym łapali, że któryś robił coś podobnie do któregoś. I ja zauważyłem, że jak nie oglądam kompletnie, to jest wtedy mała szansa to zrobić. Poza tym, wiesz, ja oglądam polskich komików też niektórych i potem widzę na przykład Louisa C.K. i widzę u niego, tego komika naszego rodzimego, no niestety przeruchy, mimikę, Louisa C.K., nie? I nie chciałbym być... I nie wiem, czy ten gość robi to świadomie, czy nieświadomie. Nie chciałbym, wiesz, tak. Różnie. Niektórzy robią to świadomie, inni nie. Bo to jest właśnie to, co jest na przykład w muzyce, w rapie. Ja jestem z tej jednak starej szkoły, gdzie po prostu jaram się maksymalnie, jak ktoś coś przynosi nowego na stół, że tak powiem. I tą nową rzeczą, no to jest właśnie chociażby już flow, nawet jak te bity są powiedzmy jakieś trendowe, to fajnie, żeby raper miał swoje flow. Kiedyś więcej raperów miało swoje flow, teraz dużo raperów łączy całą masę różnych flow i wszystko, co ja słyszę, mam tylko poczucie, że ja już to słyszałem. I to jest taka rzecz, która się zmieniła i myślę, że niektórzy to robią właśnie świadomie, bo to działa, a niektórzy to robią podświadomie i właśnie też słyszałem wiele razy taką opinię wśród muzyków, że oni mówią, wiesz co, ja tak za dużo nie słucham innych rzeczy, bo chcę być oryginalny i nie chcę, cholera jasna. I jesteś świeższy wtedy, nie? A jeszcze podam ci piękny obraz, który to wszystkim na pewno też widzą też i tobie zobrazuje, o czym też mówiłem. Na przykład Bill Burr swego czasu wydał special, nie pamiętam, czy na Netflixie, czy gdzieś, na którym większość czasu, gdzieś połowę, opierał się w ten sposób o statyw od mikrofonu. I mówił sobie, wiesz, jak taki luzak. Jedziesz do Warszawy, jak to wyszło, na open mic'a i widzisz, że co trzeci nagle wisi na statywie od mikrofonu, bo to chodzi, nie? I masz takie, no dobra, ja rozumiem, że się jaramy tamtą stroną, ale no... Ty, a wiesz, jaki jest patent w drugą mańkę? Czy Bill Burr przyjeżdża do nas i podpatruje mnie? Myślisz? Oczywiście, oczywiście. Słuchaj, ja bo no, człowiek z jakiegoś pochodzi rynku, ja trochę z tego muzycznego, więc moje metafory i spostrzeżenia się bardzo mocno odwołują do, że tak powiem, mojej bajki. I ja słyszałem takie właśnie, na przykład w Anglii jak byłem, to gościu puszczał jakąś naszą piosenkę i on mówi, ty, to zerżnęli od was Amerykanie ten motyw. Mówi, nie wydaje mi się, no słuchaj, no zerżnęli to od was. Ja mówię, jak zerżnęli od nas? Mówi, stary, oni właśnie wynajdują jakiś zasrany zespół z Rumunii, z Polski, z nie wiadomo czego, któremu jak to zajebią, to nikt nigdy się do nich nie przypierdoli, że mu to zajebali. Bo to jest jakiś dosłownie kawałeczek. Ja tak słuchałem, nie pamiętam akurat, czy wtedy faktycznie przyznałem mu rację, że oni to zajebali, czy nie, ale chodzi o to, że tamci goście w Londynie mają takie myślenie, ej, a znajdźmy kurwa jakiś zespół z Rosji, czy skądś tam, który każdy u nas ma w dupie. Zresztą słuchaj, słyszałem też takie pomysły od polskich raperów, że a ja znajdę piosenkę tą chińską, tam jest zupełnie inny internet, nikt nie wie totalnie w ogóle, co tam jest modne. Wezmę ten, znajdę taki numer, co ma z miliard tam obejrzeń, zerżnę linię melodyczną, minimalnie ją zmienię i dam inne dźwięki i skoro to tam zażarło, to u nas też powinno zażyć. To jest normalne myślenie biznesowe. Tak się mój kumpel tak mi kiedyś powiedział, jak ja zaczynałem robić stand-up. Mówi, ty, a jakbyś sobie znalazł jakiegoś norweskiego stand-upera, to też w Norwegii, tak. I sobie przetłumaczył, kto ci to sprawdził, więc...
Stary, no pewnie ktoś tak może zrobi, nie? Tak, i napiszą ci wśród tysiąca komentarzy, jeden wielki mądrala napisze, to jest od tamtego i na tym to się skończy. Tak, i na tym to się skończy. Ale wiesz co, mam takie jeszcze śmieszne spostrzeżenie a propos tego małpowania od siebie różnych rzeczy. Świadomego bądź nie. Tak, to mam taką historię. Mój kolega był tym taksówkarzem i tak się złożyło, że dwa razy wwoził takiego rapera Quebona Fide. I mówi, że go podwoził gdzieś i on mówi do niego, ten mój kumpel do tego Kłe, mówi, ty, a wy się znacie z Winim pewnie, bo to mój kumpel. I ten Kłe mówi, no tak, tak, znamy się, no nie? To twój kolega? On, tak, bardzo dobry ziomek mój, no nie? Znamy się 20 lat, czy coś. I on tak mówi, że najpierw ten Kłe tak jechał i tak, a to pewnie tam każdy kogoś znaczy, coś pierdoli, to trzy razy go widział, no nie? I później pod koniec całej tej przejażdżki ten Kłe mu mówi, ty jesteś faktycznie ziomkiem Winiego. Ty na maksa mówisz jak on. Wy na maksa macie podobny... Styl mówienia. Tak, styl mówienia i tego. Normalnie jestem w stanie uwierzyć, że spędziliście kupę lat ze sobą, no nie? No. I to wiesz, to taki jakiś akcent. Niby Szczecin nie ma żadnego akcentu specjalnego. No ale jednak jakaś... Ale kurwa, mówisz charakterystycznie, nie? No. Tak. I myślę, że jakaś ten... część moich znajomych wypracowała jakiś wspólny styl i pewnie jeden od drugiego coś tam... No dokładnie, naturalna rzecz. Spędzasz z kimś czas, więc zaczynasz wiesz, mówić tak jak on, czasami niektórzy nawet myśleć podobnie. To się nazywa chyba neurony lustrzane. Proszę bardzo. Jakbym miał kapelusz, to bym uchylił. Fajnie to brzmi, co? Dobrze, ale to jest taka anegdota, którą imponujesz przy stole, nie? Wiesz, tak. Siedzicie sobie i nagle wiecie, jak to się nazywa? Neurony lustrzane i dziewczyny. Wow! Co za oczytany gość! Ale bystrzak. A on tylko osłuchany, ja słyszałem w radiu o tym. Ale to jest ciekawa rzecz, jak się sprawdza te dziecko, czy nie jest autystyczne. Jak dzieciak taki młody, jak ty się śmiejesz do niego, on się do ciebie nie śmieje. To jest bardzo duża szansa, że jest autystycznym dzieckiem. Debilem, a autystycznym, przepraszam. No, nie, niekoniecznie debilem, tylko autystycznym nie, dzieciakiem. Oni nie właśnie nie kopiują od innych. Przecież to często są geniuszami. Często są, ale to chyba niestety inaczej, rzadko są. Ale jak już są, to już są takimi grubymi kotletami, że... Wiesz co, to jeszcze jest do przeżycia, jak ktoś ma ten, Boże, zapomniałem jak to się nazywa, jest taka lżejsza wersja tego... Autyzmu? Tak, jest taki świetny serial, polecam na Netflixie, się nazywa Atypowy. I on jest o takim dzieciaku, który jest autystyczny, ale także on chodzi do pracy, chodzi do szkoły, no i miewa różne tam problemy i wszystko, ale funkcjonuje. On nie jest taki, wiesz, bo on, na przykład mój kolega ma dziecko autystyczne i to całe jego życie zdeterminowało ta faza. Właściwie on żyje dla tego dziecka, on się zastanawia taką rzeczą, co będzie, jak ja umrę. Strasznie smutne. Tak. I jeszcze do tego on powiedział, kurczę, w sumie moje dziecko będzie bogate, ale to nie o to chodzi, bo bogate, będzie miał dwa mieszkania, po tym, po tamtym, wychodzi, że pieniędzy na przeżycie normalnie powinien mieć. Więc pewnie będzie musiał za te pieniądze zorganizować kogoś, kto się tym dzieckiem zajmie, nie? No na przykład. Dzień dobry. Biała kawa na mnie. Białą kawę dużą i latę dużą. Ja dziękuję. Nie, bez cukru. To wszystko, nic więcej nie chcemy. To wszystko, tak? Tak. 10-20, zapraszam do nas na 1000 zapłać. Uuu, punkcik. Plus, nie było pytania o ciasteczku. A co cię wkurwia pewnie, nie? Mnie to do szału doprowadza. Ja zawsze wypowiadam tutaj i nic więcej nie proponuj. Tak. A, widzisz? Może i proszę nic więcej nie proponować. Może tak, no. To jest... No. Jasne, to jest słowo klucz, które tak. Ona... Ale myśmy wymyślili ostatnio taki żart o tym, że tak ja bym chciał robić reklamy dla pewnych instytucji, którymi nawet za to nie zapłacą. Może później by im się to spodobało. I dla McDonalda wymyśliliśmy ze 2-3 reklamy. Jedna była na tym, że ta pani mówi, jak ja wygłaszam to, ona mówi, a może jeszcze jednak ciasteczko? Nie chcę ciasteczka.
A szkoda, bo są dzisiaj wyjątkowo pyszne. Ten piękny zapach karmadonu, plus do tego, ona nakręca mnie na te ciasteczko, całą taką bajerę jedzie i w końcu ja, wie pani co, to niech da pani to ciasteczko. A przepraszam, nie mamy. Wszyscy już zjedliśmy na miejscu te ciasteczka. I tam i wszyscy spierdalają te. Mogłoby się tak to skończyć, no nie? No tak, proponuję. A wiesz, co mnie denerwuje? To nawet już jakiś komik miał żart o tym, że na stacji benzynowej na przykład nie możesz po prostu wejść, powiedzieć NIP-u, dać kartę i wyjść, tylko punkty, zbiera pan naklejki, zbiera pan samochody, kawa, hot dog, ciastko, kurwa, znak zodiaku, no. A wiesz, i kolejka za tą 20-metrowa. No, ale widzisz, to jest to ten, strzelanie z dubeltówki do ptaków, w końcu kogoś trafisz. No i stacje benzynowe w ogóle, z tego co wiem, mają o wiele większy zysk na produktach w sklepach niż na samym paliwie. Też tak słyszałem. No to się nie dziwię, że proponuje 17 rzeczy. Chociaż mój kolega ma taką stację, w której ma głównie paliwo, ma tych produktów prawie nic. Bardzo dobrze mu idzie, ale on po prostu tankuje tiry, więc jest zupełnie inna. Ze swojego zbiornika. Pod chatą. No, taki malutki zbiorniczek, to jest malutka stacja, ale idzie im dobrze pod tym względem. Ma tankuje tiry i jedna mała tiróweczka. Rzeczywiście ktoś chciał. Proszę pana, pan zatankuje 200 litrów, to Swietlana. Nie Swietlana, bo taka szczerbata. Ale wiesz co, ten... No tak, u nas jest taka stacja jedna przy wyjeździe, gdzie właśnie stoi całe to towarzystwo. Raz zrobiłem taki eksperyment. I wjechałeś w nie? Nie, i w Dzień Kobiet przyniosłem kwiaty jednej z tych dziewczyn, bo była tylko jedna. I byłem ciekawy, jak ona zareaguje w ogóle. No nie, ja podjechałem, otworzyłem, mówię, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet i dałem jej kwiatek. Ona zaczęła spierdalać do lasu. Nie, ona tak była tak... Zboczeniec! Aha, dziękuję. Ja mam kartę jak coś. Nie, ja też mam. Dziękuję, ale wzięła, czy dziękuję? Wzięła, ale taka, wiesz co, liczyłem na jakąś... Na całusa. Nie, na nie. Więcej takiego entuzjazmu, no, w związku z tym. A ona tak, nie, dziękuję. A ona tak nie bardzo wiedziała, co ma w ogóle no zrobić. Wiesz, ona pewnie miała milion myśli na minutę, że jest w ukrytych kamerach, że jesteś, wiesz, podstawiony przez kogoś, albo że właśnie za nią idzie ktoś, kurwa, z nożem, nie? A ty z tymi różami z białej bety. Ona. Co się stało? Tak, a ona. Ty, a tym dealerem, sprzedawcą dobrym byłeś? Byłem dobrym, no tak? Wiesz co, na początku byłem bardzo słabym, ale przyszedł gość, który mnie nauczył, mówiąc wprost, sprzedawać bardzo dobrze i nawet lubiłem to, powiem ci szczerze. A co ty sprzedawałeś? Wiesz co, to była firma, która sprzedawała do biur rzeczy, ale to wszystko, od papieru przez tablice interaktywne, jak niszczarki, wszystko do biura. Czaję. I spoko to było, no i bardzo długo jednocześnie pracowałem i też występowałem, nie? Rok czy dwa prawie. Bardzo mądrze. No dopiero jak sobie wyliczyłem w końcu któregoś tam momentu, że mam pensję z tego i widzę, że pół roku do przodu już mi, wiesz, zaczynają bukować, to mam... Nie, to robotnie. No. I odszedłem z pracy. Pamiętam, jak mamie powiedziałem, że mamo, jednak nie będę chodził do pracy. A co będziesz robił? Będę komikiem. I ona znowu coś wymyślił. Znowu wymyślił jakąś bzdurę. Jak to komikiem? Nie będziesz, wiesz, ludzie, którzy u nas w Polsce żyjemy, są przyzwyczajeni do takiego etatowego stylu życia, nie? Że ta gwarancja, jakby wolny zawód, to się od niedawna pojawiło, nie? Wiesz co, mi kiedyś kolega powiedział pewną mądrość. Nigdy nie dawaj kurwie kwiatów. nic tego nie będzie. Tak, zobacz, kawa w tej. Tak, obydwie bez cukru. To jest twoja chyba. Dziękuję. Zobacz, czy latte, czy białe. Dwie. Miała być latte i biała. Aha, czy zapomniałem. Zrobisz jeszcze kawę? Ciekawe, czy skasował to. Albo... teraz to już nie ma. Bez. Dobra, dzięki. Weź jeszcze dwa razy, żeby sobie. Mówisz, czy zrób, jak ci da, to powiedz, a gdzie cukier? Ja bo kurwa. A co? Kurwa, jakąś mądrość chciałem wygłosić. Kolega ci powiedział mądrość. Wiem, ale o czymśmy mówili w ogóle? Widzisz, taka. Aha, o takich rzeczach z domu.
Wiesz co, bo ja akurat mam taką, na przykład z ojcem to mam różne kontakty, ale z mamą mam taki kontakt, że ona w miarę entuzjastycznie jest przygotowana na każdą rzecz, którą wymyślę i której totalnie nie rozumie i nie wie, na czym to polega. Jak jej przyjdę i powiem, że będą z tego pieniądze, to jest dobrze. Mm-hmm. Jeżeli faktycznie mają z tego pieniądze być, no nie? I właśnie tak mi kiedyś kumpel tłumaczył, mówi, widzisz, kurde, to jest dobre, ty masz w domu taki gdzieś naukę jakiejś tam przedsiębiorczości, żeby coś zakombinować, coś samemu wymyślić, a u mnie w domu mi tylko tłuką od dziecka, żebym szedł do jakiejś stałej roboty. Stary, wiesz, jak kurde ciężko jest to potem przełamać w głowie, że nie, że pieprzyć to? No to tą samą mądrość w pewnej książce przeczytałem, jest taki gość, który założył Virgin, taką telekomię. Branson. Dokładnie. To chyba ze dwie czy trzy książki go przeczytałem i w jednej właśnie pisał o takim, że jak cię w domu, wiesz, nastawią na... Niekoniecznie musisz być pracować na etacie, możesz naprawdę osiągnąć coś... Sorry, łamiąc schematy, nie możesz się skupić. Ja widziałem, jak wjeżdżaliśmy, że gada, a ty robisz, no. I lewym bokiem trzesz po budynku. Fajna w takim tym bitelku. Bitelku? A, że to auto. Myślałem, że to jakiś nowo część garderoby, której nie znam u kobiety. Nie, nie. Bo ona ma goły brzuch w ogóle, nie? Jest na 13 stopni. Świetna. I też ma 13 lat. Nieprawda. Myślę, że ma spokojnie 17,5. Spokojnie wczoraj prawo jazdy zrobiła. Za pół roku już może wszystko. No i poszła. I poszła. I na jesień widzi tylko gruba. Zrobi, ale się nażarował. Była jakaś taka komedia, że gościu gruby widział kochodych. Dobra, dzięki. Ty, a lubisz George'a Carlina? Wiesz co, widziałem jego występ Porze 1. To jest komik, który dosyć mocno w takich ciekawych czasach w Ameryce występował, nie? I dosyć mocno się określał tam politycznie. To jest stand-up, który... I ja staram się robić stand-up taki, jaki ja sam chciałbym obejrzeć, wiesz? Mm-hmm. Dlatego może też Eddie Murphy mi się podobał tak Delirious, bo to jest bardzo fajny stand-up. A Carlin oprócz tego, że robi stand-up oczywiście bardzo, bardzo dobry i mocny i mądry przede wszystkim, to jakoś nie jest komikiem, którego, wiesz, oglądam z otwartymi ustami, ale oczywiście doceniam, bo jest, no jest gościem gigantem, nie? No, ja ten był, bo już nie żyje. No to jasne. Uwielbiam go. W ogóle, tylko problem jest z tym, że tych rzeczy jego jest dosyć mało. Tak. No to nie były jeszcze to nie były te czasy, że się nagrywało wszystko, cokolwiek, nie? No i strasznej jakości one tak. są. Mhm. Ale ja go bardzo lubię i bardzo doceniam. I wiesz co, wymyśliłem sobie, że właściwie... Bo brakuje... jadę na jego grup. Teraz. Brakuje jednej takiej rzeczy, takiego show, a może już takie coś jest, ale on tak to troszkę zaczynał, ale nie do końca, że ktoś by był trochę śmieszny, a trochę w ogóle nie byłby śmieszny. I na przykład gadał o jakiś, wiesz co, nie wiem. Są tacy komicy. Tak? No oczywiście. Że gada na przykład pół godziny o jakiejś, kurde, nie wiem, sytuacji politycznej w Libanie, która teraz podobno jest beznadziejna. Siedmiokrotnie im wszystko podrożało. I nagle podobno się tam żyje potwornie, a niedawno było całkiem spoko. A niedawno było tylko gorąco tam. No. A teraz jeszcze jest wojna. A teraz jeszcze jest po prostu syf. A ten... No i nagle z tego ten tematu przechodzi w coś śmiesznego. No a powiedz mi, czy takim komikiem, znaczy nie można o nim powiedzieć, że jest nieśmieszny, po prostu też porusza ważne, fajne tematy, na przykład Abelard Giza, nie? On mówi o rzeczach, których ja na przykład bym się nie podjął. Też chcę coś powiedzieć żartem i jest to i mądre, i też śmieszne jednocześnie. Byłeś na Abelardzie? Nie, ale oglądałem jego ileś tych. No i co myślisz? Że jesteś śmieszniejszy. No to znowu, wiesz, jakby lepszy, śmieszniejszy, co dla kogo, nie? Ale jest spoko. To jest też coś, jak wychodzi tam jego nowe show, to sprawdzę, no nie? Ale... wiesz, kto mnie rozpierdolił jeszcze w Polsce ostatnio? O! To było takie coś. To było zajebiste. Ten gościu, co przyszedł jak Jezus ubrany i udaje Chrystusa. A gdzie to widziałeś?
Na YouTubie ma to 2,5 bajki, także jest tak? Całkiem tak. I on zrobił taki twist, na to się mówi, że... Przyznam, że nie widziałem. Nie. Słuchaj, to sobie obejrzyj, to jest świetne. I on zrobił właśnie taki numer. Jest, ale jest przebrany? Wiesz co, on wyszedł jak normalny gościu, tylko ma takie długie włosy, ma brodę i poprzez to wygląda jak Jezus, a on pod koniec w ogóle zdejmuje te długie włosy, bo się okazuje, że ten, że to jest peruka. A wiesz, nie? Czym się między innymi różni kabaret od stand-upu? Tym, że nie masz rekwizytów, masz tylko mikrofon, nie? Okej, okay, ale to nie był, wiesz, no nie przebrał się chłop za babę. Aha, okay. Ale cały występ był o tym, że jest Jezusem niby? Nie, wiesz co, co by zrobił Jezus? I cały występ był w ogóle o tym, że on nakręcił wszystkich, że zaczął brechtać z gei i tam lesbijek. A potem odwrotkę zrobił? Tak, i zrobił taki motyw, że to kurna, najlepiej, żeby siedzieli w chacie, w ogóle to kurna, niech wpierdalają samych siebie i coś, i cała sala zaczęła tak brechtać i tak i wszyscy, a on nagle, a co by Jezus powiedział na takie coś? Czy wyobrażacie sobie Jezusa mówiącego takie słowa? I nagle cisza totalna, no nie? I wszyscy nagle, wiesz... Mogą się spodziewali, że Jezus może wejdzie teraz na wstęp. No, on był jak Jezus, on wyglądał jak Jezus, ale świetnie zrobił to, zagrał z tym tłumem, kurna, no tak zawodowo, ja byłem w szoku, mówię, kurde. No to fajnie, ale wow. Nie znasz nazwiska. Nie, właśnie cholera jasna ten, powinien się już nazywać Jezus po prostu. Teraz już tak. No, ten Jezus od Jezusa Chrystus. Jezus, albo Dzieciątko Jezus. Tak wiesz, się nazywało. Ale jak to jest jakieś, wiesz, to co jest też ciekawe w stand-upie, że było też bardzo dużo osób, ja nie mówię, że ten gość taki jest absolutnie, ale też takich osób, które miały strzał pod tytułem jeden program, albo nawet nie program, a 30 minut, czy tam 20 i potem już było tylko gorzej, nie? Więc, wiesz... A powiedz mi, ile jest ciężkiej pracy w takim samym przygotowaniu tego show? Bo ja tak w którymś momencie patrzę, że... No, ten żart, to się tak ściele gęsto i masz jeden główną opowieść, która jest jakąś puentą, która będzie śmieszna, ale w między tej puencie ty musisz mieć całą masę zagrywek słownych i tak dalej. I to, ile ci to zajmuje w ogóle, żeby takie coś napisać? Wiesz co, więcej się uczysz na pamięć, to znaczy każdy inaczej pracuje, ja się więcej uczę na pamięć niż piszę tak naprawdę, bo zawsze sobie zakładam napisanie programu jakoś tydzień, nie? Okej. Okay. Piszę tydzień i potem z reguły po pierwszych testach czasami połowa programu idzie do śmieci, nie? Nawet. Bo... A, bo ty robisz to tak zwane testy, że w jakimś tak, klubie, oczywiście, gdzieś tam... Tak, najmniej ludzi, żeby było, powiedzmy tam 100 sobie osób, taki papierek lakmusowy, żeby sobie przyszedł i pisze wyraźnie, że to są testy. Wiesz, nie masz jeszcze takiego flow, bo nie znasz tak dobrze programu na pamięć, więc też jesteś trochę niepewny. I zdarza się, że coś, co mi się wydawało, że będzie super, albo będzie nawet motywem przewodnim, gdzie tak w Pudrze do Cery Zimnej tak było, że miałem tytuł programu był jakby był motyw przewodni całego programu, który potem w ogóle usunąłem, bo się okazało, że no, to nie działa tak, jak sobie wyobrażałem, że będzie działało. Tam miałem bekę z rynku w ogóle tych wszystkich akcesoriów do chowania ludzi, wiesz, kupowania placów pod groby i tak dalej. Mhm. Stąd była nazwa Puder do Cery Zimnej. Nie wszyscy to potem byli przekonani, że chodziło mi o kokainę z tym tytułem. Mhm. Nieważne. To kremy dla umarlaków. No. Chodziło o make-up, wiesz, ludzi, którzy już śpią od tygodnia. Znałem dziewczynę kiedyś, która się tym zajmowała. Była bardzo ładna. Ale... Dziwnie się zaczyna ta historia. No nie, ale nie, nie. Smarła. Nie, tylko że no, zajmowała się pudrowaniem trupów. Mhm. No nie, no jest to jednak zawód, który wydaje mi się, że wymaga bardzo specjalnych zdolności i talentów. A masz takie coś, że na przykład wyskakujesz z takim... Że masz taki żart, że mówisz, kurde, no to jest taki kot, że ja pierdolę. Nic, średnie. Powiem ci tak, czasami jest, jak na przykład ktoś przez całe życie na przykład ma knajpę i robi przy jedzeniu i później trochę inaczej patrzy na knajpę jak człowiek, który wiesz, kładzie płytki w pracy, no nie wiesz o co mi chodzi. Trochę inaczej patrzysz na muzykę i na pracę wytwórni, a trochę inaczej ja patrzę. I też jest z komedią, tak, że ja czasami mam w głowie coś, co mnie na przykład, wiesz ile komedii ja obejrzałem w swoim życiu na żywo i nie na żywo. Bardzo dużo, nie? Przy okazji grania z różnymi ludźmi przez te prawie 9 lat już. Mhm. Więc też mam czasami w głowie, ale to jest dobre, nie? Mówisz to na głos przed mikrofonem i
jest może trzech czy czterech typów, którzy mają taką bekę histeryczną, że weszli w to, a reszta robi, wiesz, jakiś skrót myślowy jest za duży. Coś myślałem, że coś zadziała, a kompletnie nie działa. Albo jest coś za mocne dla widza jednak i tyle, nie? A myślisz, że mógłbyś poprowadzić stand-up w innym języku? Myślałem o tym, żeby... Wiesz, co mi się marzy? Też chciałem to zrobić kiedyś, wyjść w Anglii na przykład, czy gdzieś w Stanach na open mic'a, jako totalny no-name. Wiesz, jakby nie masz kredytu zaufania u widza, nie? Tak jakbyś zaczynał... Nikt przed gość, nawet nie mówisz, skąd jesteś. I mówisz takim angielskim, że tam może się domyślą, albo się nie domyślą, że mówisz słabo w tym języku. I zagrać sobie 10 minut, nie? Zobaczyć, jak to by zadziałało. No i co? No i muszę to zrobić kiedyś, no. Do LA trzeba jechać. Muszę to zrobić. Byliśmy A jakbyś zrobił tak właśnie, kurde, trochę jak jakiś Van Damme. Wiesz, co Van Damme zrobił? Nie. Van Damme był super tym, znanym gościem w Holandii, który miał, nie wiem, 20 lat jakiś sieć, czy największe siłownie w ogóle w Holandii i kurna super człowiekiem sukcesu, po jakieś tam zawody, po wygrywane i tak dalej, on to wszystko pierdolno pojechał do Stanów zostać super gwiazdą Hollywood. I zrobił to. Zresztą tak samo Arnold Schwarzenegger zrobił. Właściwie jak sobie rozkminisz takiego Arnolda, kurde, to niesamowity gość. Niesamowity, oglądałem też dokument o nim. No kurde, jeszcze tym, prezydentem Kalifornii został. No. Bo nie wiadomo, czy prezydentem Stanów Zjednoczonych by nie został, gdyby nie ten zapis, że nie można być nim jak ten, jak nie urodziłeś się w Stanach. Okej. Okay. No właśnie. Żeby, ale wiesz, na życie dla mnie to już jest, wydaje mi się, za późno. No jakby... Nie mogę teraz zrobić tak, że dobra, zamykam wszystko, jadę do Stanów i tam będę... Nie, no właśnie możesz. Nie mogę. Czemu nie? No bo mam tutaj za dużo już interesów rozpoczętych. No i no, więc wynajdujesz tych, kurde, menadżerów i jedziesz. Albo sprzedajesz wszystko. Zobacz, jakie ma przyczepione ten. Zawsze on tutaj stoi, zawsze ma. Dlatego tędy przyjechałem, żeby ci to pokazać. To i zobaczył tą tablicę rejestracyjną, bo o prezydencie Stanów mówiliśmy właśnie, a tu jest Obama. To jest wszystko zaaranżowane. Ale byś zwariował, co? Ale bym zwariował. Obama by wyszedł. I potem jest logo Maca przed tym wywiadem. I ty mówisz, panie Rafale, mogę prosić autograf? Tak. A, tak. Zaaranżowałem coś. No. Ale kończąc, no jest to oczywiście jakaś opcja, żeby... Ale jakby ja jestem zawsze, że nie rewolucja, a ewolucja, więc nie rzucam wszystkiego i nie zamykam wszystkiego i nie jadę tam rozpoczynać nowego życia, tylko jadę sobie tam na open mic'a, przyczajony sobie tam w gardzie czekam i teraz ten gość z Polski robię la, robię im żarty o Polsce, żeby kompletnie nie rozumieli, bombię i wracam do domu i mówię, jednak w Anglii nie jestem taki zabawny jak tutaj. Tylko oni mogliby część twoich żartów zrozumieć, że tak faktycznie jest. No, mam takich ale parę jest, przykładów, to by się napisało, tak, jak że... ludzie gdzieś tam znajomi pojechali do Stanów i na przykład opowiadali, że u nas tylko buraki i ziemniaki rosną i jest cały czas zima i wszyscy, no kurna, tak, wy w tej Polsce to macie, ja pierdolę, no nie? I rabują w ogóle na ulicy i tak, słyszałem, kurwa. No tak. Ale to by było ciekawe, jakby ktoś zrobił taką karierę międzynarodową. Teraz ten aktor polski, co grał Religę, Tomasz Kot, przepraszam, to on coś tam zaczyna w tych Stanach. On gdzieś tam się musnął o jakąś dużą rolę w jakimś takim, u jakiegoś grubego reżysera. Nie pamiętam, co to był za temat. No i na przykład ten, co u Tarantino zagrał, też Polańskiego. Tak, ale mi się wydaje, że tam jakaś wielka kariera nie poleci. Zresztą on powiedział super ciekawą rzecz, właśnie ten, co zagrał u Polańskiego, że rozmawiał z głównym tym, z głównym... Gościem od cateringu. Tak. I ten gościu od cateringu również... Jest z Polski. Również grał w Made Manie. Czyli taki serial? Czy Mad Men? Taki o reklamie. Wielki serial, kurna, nagrodzony nagrodami. Zajebisty serial. I on mu powiedział takie coś, mówi, ty, a ty tam w Polsce to jesteś znany? A on mówi, no jestem. A on mówi, to bardzo dobrze.
bardzo dobrze, że masz taki swój stały rynek, bo słuchaj, tutaj w tym Hollywood to nic nie wiadomo. Ja tego Madmana pierdolnąłem i wszyscy myślą, że jestem taką gwiazdą, a gówno jestem, a nie żadną gwiazdą. Stary, tu na jedną rolę takich jak ja jest 100. No tak. I jak nie jesteś pieprzonym Bradem Pittem, czy już taką po prostu jedynką, ikoną. Tak, to kurwa jutro cię może nie być. No i dlatego oni tam wszyscy idą tak, wiesz, w depresję, w alkohol, w dragi, bo tam ten lęk, tak generalnie też taka choroba aktorów, nie? Że masz lęk, że w przyszłym sezonie może cię nie być, nie? No ale, kurde, czy to dlatego? Mi się wydaje, że idą w alkohol i dragi, bo dragi i alkohol są po prostu zajebiste. No, mają coś w sobie, skoro duża część świata w to idzie, nie? Ale, nie, no bo po prostu fajnie się człowiek po nich czuje. Czy trzeba być aż takim smutnym, żeby ten... No tak, ale wiesz, jakby ktoś nie znał miaru, no to go to zabije, nie? W końcu. No. Nie, no to wiadomo, tylko że ja nie wiem, czy to nie jest trochę oklepany stereotyp, że... Tak, tak, został narkomanem, bo on tam, kurna, tata go nie lubił, albo coś tam, te. Nie, kurwa, ja tata go nie lubił. Ja znam tych ludzi, którzy mieli w miarę normalne życie i lubią narkotyki. A i tak się stoczyli. No, tak. A i tak się stoczyli. No. I co w tej patologii złego? Nic. No, coś tam się znajdzie na pewno. No tak, no czy wiesz, myślę, że tutaj bardzo jest indywidualna sprawa, jeżeli chodzi o czyjąś silną psychę, nie? Jak ktoś jest bardzo taki podatny na uzależnienia wszelkiego rodzaju, no to próbuje alkoholu i staje się alkoholikiem, nawet jak nie miał alkoholika wcześniej u siebie w rodzinie, nie? Czy tam nie jest obciążony jakoś genetycznie. Natomiast... Ja miałem także, mam wytłumaczenie. No, jesteś po prostu obciążony, tak? I możesz, masz wytłumaczenie. Masz papiery na bycie alkoholikiem. Nie, ale wiesz co, ten... ja największy problem to mam z jaraniem. I fajek? Fajek nie, lubię sobie jointa zapalić, a zdarzy mi się czasami, jak się mocno rozjaram, że nawet zapalę dwie fajki dziennie, co mnie totalnie wkurwia w ogóle. Fajnie, jakbyś nie miał kontroli nad sobą, nie? Ciastko cię wkurwia, jak ci proponuję. Fajki palisz, jesteś wkurwiony, że je palisz. No trochę tak jest ze mną. I jeszcze kurwa ktoś ogłasza w telewizji do chuja, że zaraz będzie kończył karierę, już masz zjebany dzień. Nie? Ale widzisz, to jest takie, ja się chyba lubię wkurwiać. Może to jakoś adrenalinę... Może jesteś po prostu cholerykiem, nie? Może tak. Się bardzo szybko wkurwiasz. Taka prawda o mnie, proszę Państwa. Rafał Paczyś rozchmielił wszystko. No, jestem też terapeutą. I jest reklama na pasku. Rafał Paczyś, terapię. W BMW serii 7. 10 koła za 30 minut. 10 koła. Za 50, kurwa. A cześć, że tych kurna skurwysynów, to u nich godzina to jest 50 minut. Ale gdzie? U psychoterapeuty. Tak, aha. Że... Raz byłem w życiu u psychoterapeuty, wszyscy mnie namawiali, żebym poszedł. I mówię, dobra, kurwa, nie będę taki pierdolnięty, że nie, jak jest. Trzeba mieć otwartą głowę. I wkurwiony wyszedłeś stamtąd? Tak. I zapaliłem fajkę. Ja ten, właśnie... ja mówię, no dobra, mamy jeszcze 15 minut, to coś tam ten... O, nie 15, 5. Tu jest 50 minut. Jak to kurwa? To ja za godzinę zapłaciłem. I za gardło go. Posłuchaj, Bill, kurwa. Nie, poszedłem stamtąd. Na koniec go zapytałem ten. Czy jest nadal gardło? Nie, czy jest katolikiem czy chrześcijaninem. Mhm. On powiedział, że katolikiem, więc od razu miał u mnie minus. Bo katolicy to są ludzie, którzy nie myślą logicznie. Od razu ma pan u mnie minus. Na wstępie zacznijmy. No i poszedłem sobie stamtąd, już więcej nie wróciłem. Ale co za w ogóle, kurde... Ale z jakim problemem poszedłeś? No właśnie z takim, kurde, wiesz co, nadużywanie, rozchwianie ogólnego i niebycia tym, czym chciałbym być. Okej. I tylko cię wkurwił jeszcze bardziej. Pieniądze zmarnowałem z tego, zresztą nie za... Najgorzej wydane 200 zł w moim życiu. 200 albo 150. Coś w tym stylu. Nie, a powiedz mi jeszcze, bo kurde, wyszło z tego, w ogóle gdzieś ostatnio ja sobie pomyślałem, że ty jesteś niezłym biznesmenem. Co ty masz za biznes? Ty masz tą knajpę. Ciuchy robię. Jeszcze ubrania robisz? No, to jest moja bluza. No już ty chodź. Robię koszulki, bluzy. A jak się nazywa firma? King of Entertainment, taka jak agencja, którą założyłem, agencja komików. No właśnie, bo ty masz agencję komików. Tak, tak. I to od ciebie się wynajmuje komików. Znaczy, jesteś, bardzo brutalnie jesteś, brzmi. Jesteś królem błaznów. Jestem jokerem bez palców. Jakiego błazna chcesz? No, straszne. Królu. Straszne.
Nie, wiesz co, po prostu chodziło w pewnym momencie o to, absolutnie nie biznesowo, tylko o to, żeby po prostu uciec od menadżerki, która właśnie tak nas traktowała brzydko, jak mówisz, czyli uważała się za jakąś kurwę królową stand-uperów i wysyłała nas na bardzo chujowe grania, bo po prostu interesowała ją tylko... Własne. Tak, moje własne. Siedziała w ogrodzie i robiła... A dzisiaj zostaniesz u mnie w domu i będziesz błaznem tutaj. Błazen to jest bardzo złe słowo. Wiem, dlatego je uwielbiam. No, w każdym razie bardziej chodziło o to, żeby zrobić takie, zrzeszyć się w fajnej grupie ludzi, którzy się lubią też poza pracą i jest z nami gość, z którym też umawiałeś się na tą rozmowę i po prostu się fajnie dogadujemy, sobie współpracujemy i jest to agencja King of Entertainment, gdzie są właśnie Kacper Uciński, Lotek, ja, Rafał Rutkowski, Kasia Piasecka, no jest kłamików, no. A, jest ta dziewczyna. Katarzyna Piasecka? Tak. Jest. Jest. Oglądałem parę jej show. Właśnie próbuję sobie przypomnieć, co ja o nim myślałem. Chyba, że jest całkiem okej, okay, ale... chyba, że mnie wkurwia, jakbyś tak powiedział. Znowu. Nie, nie. Bo wiesz co, ja w tym przypadku jestem trochę seksistowski, ale ja bardzo rzadko lubię kobiety. W ubraniu. Tak. Żartujące. Mhm. Wiesz dlaczego? Bo one bardzo często wyskakują z jakimś czymś ohydnym, a ja nienawidzę... Że nie pasuje to do kobiety. Tak, ja nienawidzę takie jak wydalanie, no nie wiem, kurde, nie do pomyślenia dla żart mnie, o upławach. Że kobieta coś tak właśnie... No, gotuje jakieś... swoje upławy coś, kurwa, i dorzucam i trochę drożdży, wiadomo. Cieknie, kurwa. Po prostu masz rozbudowaną wyobraźnię, od razu to widzisz i masz... A chcesz żyć w chmurce, że kobieta jest, wiesz, jest idealna. Puszcza bąki na różowo, no. A ona ci burzy twój świat w głowie. Tak. No. Mówi, zdejm ten kapelusz, widzi, tak. Kurwa, nie jesteś w Hollywood. A ty mówisz, właśnie, że jestem, jest beton po Hollywood. Nie jesteś w Szczecinie, a ja będę mówił o upławach. My mamy tutaj rynek, który się nazywa Manhattan. I wkurwiony, jest gotowe. I macie Luna Park z Berlina, tak? No mamy Luna Park z Berlina. I mamy karuzelę jak w Paryżu, kurna. A ty mi mówisz, że Szczecin to nie Hollywood. Pamiętam, jak a propos tego... Lombard mamy nawet. No Lombard to musi być w każdym mieście, zwłaszcza w Szczecinie. Portowe miasto. A mówię tym jeżdżeniem samochodem po mieście. Pamiętam historię tej Bemki w ogóle, jak oglądałem z Paluchem twoją rozmowę i na koniec rozmowy go zaciągnąłeś do okna, żeby mu pokazać i stała taka sama, miał wtedy tego samochodu. Tak, a wiesz co było najlepsze? Że ją w ten dzień kupiłem. No widać było ekscytację w twoich oczach, że robisz przez okno, no, jak taki klasyczny wujek, który wiesz, no tak, ale na komunie najlepszym autem. Zobacz. Tak, ale to było tak, słuchaj, poszedłem do salonu, ją odbierałem, miało to trwać ileś czasu, oczywiście się okazało, że trwało w cholerę dłużej, ja już zapierdalałem na ten kurwa, na ten spotkanie z Paluchem i przyjeżdżam i taka sama dokładnie Bemka stoi u mnie przed chatą, no nie? Aha. Ja mówię, ja pierdolę, ale Brecht. I dlatego wiesz co, pod koniec zauważyłem tą spójność. Tak. On ją potem chyba przemalował, czy przekleił. Okleił na zielono, fajnie. Tak, fajnie, no. Już chyba zresztą on ma inny samochód. Panamera. A wy się w ogóle kumplujecie z Paluchem, czy jak to jest tam? Nie wiem, czy wolno mi tak powiedzieć. No. Wiesz, bo pewnie wiele osób tak jak Paluch powiedziałeś... Bo Paluch by się wkurwił. Bo Paluch albo by się wkurwił, albo się... No nie wiem właśnie, więc wymijająco powiem, że to jest duże słowo, kumplujecie się, nie? Bardzo go lubię i prywatnie, jak porozmawialiśmy tam kilka razy i jego twórczość też, więc... A powiem, że się kumplujemy, najwyżej kurwa do mnie zadzwoni i powie, ty, pojebało cię człowieku, kurwa. To nie jest jeszcze taki rodzaj tak. Relacji między nami. No. Musisz zrozumieć pewne takie... To, że Rafał... mieszkasz u mnie na strychu, nie znaczy, że się kumplujemy, Rafał, zejdź, że na to pogadamy. Jesteśmy po prostu znajomymi. No. Znam ciebie, znam... A ty widzę, mnie nie dopierdoli, że jestem twoim kumplem. I jeszcze mi wypominasz auta, co ty robisz, no. Ale spoko, no. Zresztą z Paluchem żeśmy się pierwszy raz spotkali przy okazji jego znowu BMW, bo Czarną Wołgę zgodził się wtedy na wywiad w projekcie, gdzie był totalnie na zerowym poziomie projekt, a teraz Czarna Wołga też jakby format będzie cały też na platformie, 12 odcinków i są goście też dzięki trochę Paluchowi, który się wtedy zgodził rangi Gortata czy Salety i ludzie się zgadzają na rozmowy i jest bardzo sympatycznie. A ten, no właśnie, po co ci ta Czarna Wołga? Wiesz co, ja kiedyś sobie pomyślałem z moim pracoholizmem, że zaprosili mnie z Forda na firmę, nie? Żebym zagrał i mówią do mnie, zagrałem. Widziałem oczywiście. Żart o tym. Tak, było bardzo miło i mówią, ty, a teraz wychodzi nowy Mustang, nie chciałbyś Mustanga dostać od nas, żeby pojeździć? I ja mówię, pewnie, żebym chciał. I dali mi tego Mustanga i jeżdżę, nie mówię, kurwa, jest tak zajebiście, jeszcze mówię,
wystarczyłoby wziąć jakiegoś innego komika i pogadać z nim w aucie i powstaje fajny program, nie? I ja szybko od myśli przechodzę do czynów i zacząłem sobie, wiesz, budować swoją siatkę kontaktów i dostęp do samochodów i do ludzi i powstał pierwszy sezon zupełnie, jeżeli chodzi o też jakby rentowność tego projektu była na zero zupełnie, bo tak wiesz, jak na YouTube się zarabia, nie zarabia się praktycznie, nie? Na product placement się zarabia. A ja nie robię produktów żadnych placement i no te samochody są trochę produkt. To znaczy, no już teraz tak, no bo to już są takie samochody, że jakby, ale u mnie nie ma, że wiesz, robię na przykład wideorejestrator, nie? Jak chłopaki robią tam sponsorem, spotykamy Czaję. Się dzięki firmie XY Player, bo taki mam wideorejestrator i może no fajnie kupić, sobie jeździcie G-klasą, czy czym tam jeździcie. Ciekawe auta i wiesz, i tak jak zawsze publikuję jakiś post i piszę to, co myślę, że dzięki temu projektowi przede wszystkim no mogę pogadać powiedzmy z człowiekiem typu na przykład Saleta, który mi opowiada, wiesz, anegdoty, czy jakimś aktorem, czy jest sportowcem, którym bym pewnie normalnie nie miał szansy pogadać, nie? Akurat w takim biznesie to już się no, później te osoby jakoś tam przecinają. No. Ale ja się towarzysko kompletnie nie udzielam, więc wiesz. Nie? Nie. Ja w ogóle przez to, że tyle pracuję, to też mam często, jak ktoś robi to klasyczne pytanie, a oglądałeś? U mnie 99% to jest odpowiedź nie, bo ja nic nie mam czasu. Oglądałem. I ja nie mam tak naprawdę życia towarzyskiego kompletnie. No ostatnio sąsiad mnie, wiesz, namawia, przywiózł mi jakąś tam flaszkę z Włoch i mówi, Rafał, kiedy przyjdziesz po tą flaszkę, już nawet nie na tą flaszkę, tylko po tą flaszkę. I ja, wiesz, za tydzień przyjdę, no nie? I potem za tydzień przychodzę i muszę wbiec do domu i wybiec, bo jadę dalej i on na balkonie, Rafał, przychodzisz po tą flaszkę? I ja mówię, kurde, no, nie mam czasu, nie? I ludzie sobie myśli, gwiazdo, że kurwa, nie ma czasu. Ja już widzę, że nie ma czasu, kurwa, aż tak. Gwiazda pierdolona. Ty, a ty się ten przeprowadziłeś do mieszkania w końcu, tak? Bo tak, tak. Kiedyś tak. Było chyba o tym, że miałeś dom kupować. Chciałem budować dom z dziewczyną poprzednią. Ale się skończyła. Ale był cmentarz, się okazało, i to było też w moim programie, że cmentarz był za tym. Wiem, no ale to była jedyna działka, którą ci nie, chciano sprzedać? Potem się rozstaliśmy i to się rozjechało, no nie? I kupiłem mieszkanie po prostu. Tak? Zwykłe, no. Stwierdziłeś, że pierdolisz to i tak tam nie mieszkasz. Ale żeśmy pojeździli ile czasu? Ja pierdykam, półtorej godziny. Półtorej godziny. No i super. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również. Proszę państwa, to był Rafał Pacześ, doskonały polski komik, a to był Wini. Doskonały polski prowadzący. Dziękuję. See ya.